Cześć moi kochani, tu Kaśka, witam was w programie Hot Plota w SKTV Hity na czasie, w którym będę rozdawała najnowszy album, a w zasadzie płytoksiążkę zespołu Wet Fingers. A już teraz rozpoczynamy nasz dzisiejszy program od pierwszej ploteczki. Colin Farrell przyznał, że od rozstania z Alicją Bachledą Curuś nie był w stałym związku i stwierdził, że jeśli by się teraz zakochał, to byłby bardziej obecny i bardziej kochający dla swojej dziewczyny. Justin Bieber podpisał 2-letni kontrakt reklamowy z firmą Adidas. Piosenkarz promuje buty słynnej sportowej marki z linii Adidas Neo Label. Wcześniej twarzą jednego z największych sportowych koncernów na świecie była Katy Perry. Teraz gwiazda musiała ustąpić miejsca młodszemu i bardziej popularnemu koledze z branży. Rihanna jest w ciąży z Chrisem Brownem? Plotki, które krążą po sieci, wciąż wydają nam się mało wiarygodne. Ale to jeszcze nie wszystko. Amerykańska blogerka Sandra Rose dodała, że Rihanna jest poważnie wkurzona. Nie o to, że zaszła w ciążę z byłym chłopakiem, ale o to, że news wyciekł do sieci szybciej niż zaplanowała. Rose twierdzi, że artystka miała zamiar poinformować o swojej ciąży najwcześniej w połowie listopada, czyli tuż przed premierą płyty Unapologetic. Oglądacie SKTV Hity na czasie, a to jest program Hot Plota. Kiedy jesteś popularną osobą i masz popularnych i sławnych znajomych, musisz uważać na to, co im mówisz. Jarosławowi Kuźniarowi urodziła się córka i nie chciał mówić o tym mediom, ale uprzedził go jego dobry kolega, czyli Kuba Wojewódzki, który na swoim profilu na Facebooku pogratulował mu 2 wspaniałych kobiet. Hot Plota. Taylor Swift przedstawiła kolejną piosenkę ze swojego nadchodzącego albumu Red. Utwór nosi tytuł State of Grace. Nowa płyta artystki ukaże się 22 października. Dotychczas fani mogli zapoznać się z 3 singlami promującymi krążek. Były to piosenki We Are Never Ever Getting Back Together, Being Again i I Knew You Were Trouble. Ciekawe, jak State of Grace poradzi sobie na listach przebojów. Demi Lovato w jednym z ostatnich wywiadów powróciła do tematu związanego z zaburzeniami jedzenia. Artystka przekonuje, że poprzez swoje działania chce być dobrym przykładem dla siostry. Moja 10-letnia siostra Madison jest dla mnie całym światem. Chcę dawać jej dobry przykład i pokazywać, że mój głos może być istotny w walce z zaburzeniami jedzenia. Może być dla kogoś pomocny, tłumaczyła piosenkarka. Hot Plota. Oglądacie program Hot Plota w SKTV Hity na czasie. Ostatnio znany polski projektant Robert Kupisz powiedział, że Natalia Siwiec jest taką fajną seksualnością i stwierdził, że kiedyś ubierała się o wiele, wiele lepiej, ponieważ teraz wyjeżdża na przykład do Mediolanu albo Nowego Jorku i tam wydaje kupę kasy na ciuchy zagranicznych projektantów, a kiedyś, zanim miała tyle pieniędzy i zanim zaczęła wyjeżdżać za granicę, ubierała się w ubrania jego projektu i wyglądała w nich o wiele, wiele lepiej. Hot Plota. Jula nie zdradza prasie szczegółów swojego życia osobistego. Okazuje się tymczasem, że piosenkarka mimo młodego wieku jest już mężatką. 21-letnia Jula naprawdę nazywa się Julita Fabiszewska. Jej nazwisko panieńskie to Ratowska. Gwiazda jest od kilku lat związana z tancerzem Marcinem Fabiszewskim. Fabisz jest także raperem i w 2010 roku nagrał piosenkę To nie ostatni taniec. W numerze gościnnie śpiewa jego małżonka. Hot Plota. Serwisy plotkarskie opublikowały wczoraj zdjęcie auta Carrie Tran przed domem Chrisa Browna. W mediach na moment zawrzało. Czyżby Chris zdecydował się przeprosić Carrie i poprosić ją, aby do niego wróciła? Nic z tego. Sprawa szybko się wyjaśniła. Okazało się, że Tran odwiedziła dom Browna tylko po to, żeby zabrać z niego swoje rzeczy. Hot Plota. Hot Plota.
Kochani, oglądacie program Hot Plota w SKTV Hit na czasie. Lady Gaga bardzo poważnie traktuje swoją sławę i wspiera różne organizacje społeczne. Ostatnio zaangażowała się w pomoc związkom homoseksualnym, a że teraz w Stanach Zjednoczonych trwa kampania prezydencka i ma zostać wybrany nowy prezydent Stanów Zjednoczonych, to Lady Gaga bardzo mocno wspiera obecnego jeszcze prezydenta Baracka Obamę, ponieważ wierzy, że ten, kiedy znowu zostanie wybrany na głowę państwa, będzie wspierał również związki homoseksualne. Ale przyznała, że jeśli poszłoby coś nie tak i Obama nie zostanie po raz kolejny prezydentem, to jest w stanie przykuć się do płotu Białego Domu i śpiewać w kółko Born This Way, a ta piosenka jest hymnem związków homoseksualnych. Do sieci trafił fragment premierowej piosenki Kanye'ego Westa zatytułowanej White Dress. Nagranie pochodzi ze ścieżki dźwiękowej do filmu The Man with the Iron Fists. Soundtrack ukaże się już 23 października. Znajdziemy na nim także utwory takich wykonawców jak M.O.P., Ghostface Killah, Corwin Bailey Rae czy Wu-Tang Clan. Taylor Swift również zaprezentowała światu swoją nową piosenkę. Numer zatytułowany I Knew You Were Trouble pochodzi z jej nadchodzącej płyty Red. Fani piosenkarki mogą być nieco zaskoczeni, gdy usłyszą jej nowy utwór. Ten zawiera nietypowe dla gwiazdy country popu motywy dubstepowe. I Knew You Were Trouble to trzeci singiel zwiastujący płytę Red. Krążek ma się ukazać 22 października. Hot Plota. Kochani, to już wszystko w dzisiejszym programie Hot Plota w SKTV Hity na czasie. Tak jak obiecałam Wam na początku naszego programu, teraz możecie zdobyć najnowszą płytę, książkę zespołu Wet Fingers. Wystarczy, że napiszecie nam na adres konkurs@sk.tv, jakie zadanie miał do wykonania Mariusz Kałamaga w programie Killerskie Karaoke. A już teraz mogę Was również zaprosić na kolejny premierowy odcinek programu Killerskie Karaoke w najbliższą niedzielę o godzinie 18:00, a zaraz po tym programie będziecie mogli zobaczyć backstage party prosto z planu show Killerskie Karaoke, czyli rozmowy z gwiazdami, które w naszym show występowały. Żegnam się teraz z Wami bardzo gorąco. Do zobaczenia w kolejnej Hot Plocie w SKTV.